Technik transportu drogowego. Technik transportu drogowego zajmuje się eksploatacją środków transportu drogowego, a także organizacją przewozu środkami transportu drogowego. Osoba z takim wykształceniem może znaleźć zatrudnienie w firmach transportowych, spedycyjnych, a także w miejskich zakładach komunikacyjnych. Kierowcy powinni znać doskonale swoją pracę od strony tej prawnej, czyli czas pracy kierowców, przepisy związane z transportem międzynarodowym, obsługę samochodu, więc tutaj nie tylko te zdolności interpersonalne i prawne, jeżeli chodzi o organizację swojego własnego czasu pracy, ale też i zagadnienia techniczne związane z samochodami. Ponadto kierowcy ci muszą doskonale współpracować ze spedytorami, bo niektórzy do tej pracy się nie nadają, bo nie są cierpliwi, nie są wytrzymali na stres, nie są odporni na to, że ta praca jest bardzo szarpana. To nie jest tak, że pracujemy 8-16. Kierowca pracuje różnie, w zależności jak mu się pauza skończy, w zależności jak ma załadunek, rozładunek, ile może jechać, co się stało na drodze. Także kierowcy to jest naprawdę bardzo, bardzo trudny zawód w dzisiejszych czasach i podziwiam tych ludzi. Pracownicy, nie tylko kierowcy, spedytorzy, wszyscy praktycznie w dzisiejszym zmieniającym się świecie muszą nadążać za tym światem. Musimy się zmieniać. Zmienia się technologia samochodów. Jeszcze niedawno wszyscy kierowcy jeździli na samochodach o manualnych skrzyniach biegów. W tej chwili jeździmy na automatach. Ułatwia to życie, ale zmienia technikę jazdy. Powoduje pewne oszczędności. W samochodach pojawiają się różne inne systemy wspomagające lub pomagające w bezpieczeństwie jazdy. Trzeba za tymi wszystkimi rzeczami nadążać. Technik transportu drogowego w swojej pracy posługuje się nawigacją GPS do wyznaczania trasy przejazdu, CB radiem do komunikacji z innymi kierowcami, tachografem do rejestrowania przepracowanych godzin, zestawem kluczy do samodzielnych napraw pojazdu, pasami do mocowania ładunku oraz innymi narzędziami. Technik transportu drogowego jest przygotowany do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C, C plus E oraz kwalifikacji wstępnej. Egzaminy na prawo jazdy składają się z części teoretycznej i praktycznej. Na egzaminie teoretycznym technik transportu drogowego prezentuje swoją wiedzę z zakresu znajomości przepisów prawa drogowego. Na egzaminie praktycznym sprawdzane są jego umiejętności płynnego prowadzenia pojazdu samochodowego, a także wykonywania podstawowych manewrów, takich jak włączanie się do ruchu, parkowanie czy zawracanie. Technik transportu drogowego ocenia stan techniczny środków transportu drogowego. Takie kontrole przeprowadza się przed każdym wyjazdem, a także w momencie, kiedy podejrzewa się jakąś awarię. Każdorazowo technik transportu sprawdza działanie poszczególnych układów, zespołów i podzespołów, a także szczelność układów i mechanizmów pojazdu. Poza tym sprawdza działanie hamulców, kontroluje poziom płynów eksploatacyjnych, a także ocenia stan ogumienia. Technik transportu drogowego wykonuje prace związane z obsługą pojazdów, rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, opisuje ich właściwości, a także zastosowanie. Zna budowę oraz zasady działania poszczególnych zespołów i podzespołów pojazdów, co pozwala mu na szybkie diagnozowanie i usuwanie wszelkich usterek. Podczas jazdy technik transportu drogowego zwraca szczególną uwagę na urządzenia kontrolno-pomiarowe znajdujące się w pojazdach, które wskazują m.in. prędkość czy odległość między pojazdami. Technik transportu drogowego wykonuje prace związane z przewozem drogowym rzeczy. Zna parametry użytkowe poszczególnych pojazdów, a także ich możliwości do wykonywania przewozów. Najważniejszą cechą jest ładowność. Podczas wykonywania przewozów technik transportu drogowego postępuje zgodnie z przepisami prawa, a także przestrzega odgórnie narzuconych zasad przewozu towarów. Jest to bardzo duże logistyczne przedsięwzięcie i dlatego jest bardzo ważne, aby wszystkie
rzeczy związane z transportem były wykonane prawidłowo, bezbłędnie, z tego względu, że bezpieczeństwo przede wszystkim naszych kierowców jest dla nas najważniejsze. Wszystkie nasze auta są wyposażone w urządzenia GPS. To w każdej chwili może sprawdzić, gdzie dane auto się znajduje, jak wygląda czas pracy kierowcy. I dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić, czy czas pracy kierowcy pozwala na wykonanie kolejnego zlecenia, co jest bardzo ważną rzeczą. Czas pracy kierowcy uregulowany jest przepisami prawa. Kierowca zobowiązany jest do przepisowej jazdy, jak również robienia przepisowych pauz. Aby szkolić kierowców, organizujemy szkolenia, gdyż te przepisy się zmieniają, a są one bardzo ważne z punktu widzenia kierowcy, jak i spedytorów. Przykładowe pojazdy, z jakimi pracuje technik transportu drogowego, to ciągnik z naczepą typu plandeka, ciągnik z naczepą do przewożenia kontenerów, ciągnik z naczepą typu cysterna, wywrotka, samochód dostawczy z nadwoziem typu furgon oraz wiele innych. Technik transportu drogowego planuje oraz organizuje prace dotyczące przewozu drogowego osób oraz ładunków, a także prowadzi szczegółową dokumentację tych przewozów. Podczas organizacji takich przewozów korzysta ze specjalnych programów komputerowych, które wspomagają jego pracę i usprawniają cały proces. Logistyka związana z planowaniem transportu może być skomplikowana. W dużej firmie, która posiada wiele samochodów ciężarowych, ustalenie tras przejazdu, załadunku i rozładunku towarów jest bardzo odpowiedzialną pracą. Kierowcy poruszają się wiele tysięcy kilometrów od bazy i muszą być dobrze powiadomieni o harmonogramie dostaw. Technicy pracujący przy takim planowaniu dokonują również monitorowania jazdy floty, zużycia paliwa oraz terminowości dostaw. W każdej chwili mogą też wspomóc kierowcę, na przykład w sytuacji awaryjnej. Branża transportowa rozwija się. W związku z tym wykwalifikowani pracownicy, którzy będą w stanie nadzorować organizację procesów transportu osób i rzeczy, są poszukiwani na rynku pracy. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik transportu drogowego, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 5-letnim technikum w zawodzie technik transportu drogowego oraz zdanie egzaminów zawodowych. Ścieżka druga. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie kierowca mechanik oraz zdanie egzaminu zawodowego, następnie nauka w 2-letniej branżowej szkole drugiego stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu technik transportu drogowego. Ścieżka trzecia. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie kierowca mechanik oraz zdanie egzaminu zawodowego, następnie kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu technik transportu drogowego pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. W zawodzie technik transportu drogowego istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji